Szanowni Państwo, nadeszła ta chwila, kiedy mogę ujawnić tajemnicę. Tajemnicę, którą długo trzymałem, o której długo milczałem, której nie chciałem wyjawić, żeby podgrzać atmosferę, żeby Państwa zainteresować moją nową powieścią. Kto będzie jej bohaterem? Znany Państwu doskonale. Człowiek o charakterystycznym nazwisku, którego nazwisko układa się w wspaniałą męską kadencję. To znaczy jednosylabowiec jest na końcu pewnej frazy. Eberhard Mock. To jest ten jednosylabowiec i to jest to nazwisko. Mój bohater powraca w mojej nowej powieści, która ukaże się już niedługo. Wrocław, rok 1913, hala stulecia, wspaniała betonowa budowla, która kryje w sobie złowrogą tajemnicę, której budowa i struktura jest również niezwykłą tajemnicą, groźną, zakodowaną jeszcze w pitagorejskich rojeniach o liczbach. Złote proporcje pojawiają się w tej książce i pojawiają się tajemniczy ludzie, którzy przekraczają nieustannie granice pomiędzy dobrem i złem i których mój bohater bezwzględnie ściga. Młody Eberhard Mock, Wrocław 1913. Tytuł powieści to jest jego nazwisko. Mock.